Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne ryby i zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na miesiąc luty 2019. Karty jak zwykle mam już potasowane, żeby nie zabierać czasu. Teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co karty chcą pokazać Państwu. Co przedstawić. Z jaką energią wchodzicie, kochane rybki, w miesiąc luty. Karta śmierci. Co pomaga lub przeszkadza? Cztery miecze. Wasze zamiary, wasze poczynania, jakie kroki będziecie podejmować w tym miesiącu? Królowa kielichów. Co odchodzi do przeszłości? Kapłanka. O czym będziecie myśleć? Co analizować? Jakie przemyślenia będą Was się trzymały w lutym? Jakieś analizy, pomysły. Mak. No to będziecie szaleć, kochane rybki. Najbliższa przyszłość. Dziewiątka mieczy. Wasze czynniki wewnętrzne. Słoneczko. Otoczenie, czynniki zewnętrzne, rodzina, przyjaciele, współpracownicy. Osiem kielichów. Wasze obawy lub nadzieje. Paść kielichów. I koniec miesiąca. Sześć kielichów. Czyli bardziej emocjonalnie będziecie podchodzić w tym miesiącu do spraw, bo widzę, kielichy przeważają w czytaniu. W tle czytania macie kartę 7 denarów. Czyli oczekiwanie na coś, oczekiwanie. No dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Jesteście w energii śmierci, to znaczy dokonują się w Was zmiany, przemiany, na które jesteście gotowi, do których dojrzaliście, zaakceptowaliście i no, czekacie na nie, tak? Są to takie zmiany, taka transformacja, zupełne takie, jakby to powiedzieć, przekształcenie waszej osobowości, waszego postępowania. Może przez bolesne jakieś doświadczenia, tak? Ale to się musiało dokonać. I wy jesteście tego świadomi, wiedzieliście, że takie sprawy nadejdą i przyjmujecie tą zmianę. Karta śmierci jest to nieuchronna zmiana, uwolnienie się od czegoś, nowy etap w waszym życiu, nowy etap was samych, tak? Waszych emocji, waszych czynów, waszego światopoglądu, waszego charakteru być może. Dojrzała zmiana, którą przyjmujecie na takich warunkach, jakie zostały podane, tak? Jesteście na to zupełnie gotowi. Więc w takiej energii, kochane rybki, będziecie w lutym. Karta transformacji, przemiany w Was samych, tak? I teraz karta, która pomaga lub przeszkadza. Mamy tu kartę czterech mieczy. Karta, która mówi o przemyśleniach, o wyciszeniu emocji, o uspokojeniu myśli,
Karta takiej rekonwalescencji, odpoczynku, odnowy energetycznej, tak? Czyli na chwilę się zatrzymujemy, tak jakby czas się zawiesił, tak? I medytujemy, myślimy, relaksujemy się, odpoczywamy. Więc na spokojnie, myślę, przejdzie w Was jakaś przemiana, jakaś transformacja, jakieś tutaj sytuacje doprowadziły do tego, że coś się w Was zmienia, tak? Przeobraża się Wasza tożsamość, przeobraża się Wasza osobowość. Zupełnie teraz stajecie się innymi ludźmi, tak? I to w takim spokoju, jak tak czwórka mieczy mówię. Taki spokój, taki relaks, taka medytacja, wyciszenie. Na spokojnie przechodzicie tą transformację. I jakie są Wasze zamiary? Jak będziecie postępować w tym miesiącu? No tak jak Królowa Kielichów. Królowa Kielichów jest to osoba bardzo zrównoważona emocjonalnie, bardzo dobra, ciepła, o niezmiernej empatii, wyrozumiała, emanująca taką wewnętrzną dobrocią, takim ciepłem, przyjaźnią. Jest to osoba, która nigdy nie zostawi Was w potrzebie. Jest to osoba, która gwarantuje bezpieczeństwo emocjonalne, tak? Więc Wy w tym miesiącu będziecie taką osobą. Być może właśnie przeobrażacie się tutaj z tej kapłanki, która jest troszeczkę tajemnicza, troszeczkę skryta, niewinna, nieśmiała, a zaczynacie się troszeczkę rozwijać i nie jesteście już taką niewinną, nieśmiałą osobą, tylko rozwijacie się, tak? I bardziej wychodzicie do ludzi, chcecie ofiarować swoją pomoc, swoją przyjaźń, chcecie pomagać, tak? Więc ja widzę tutaj Was, kochane ryby, w tym miesiącu. Jest to też Wasza energia, ponieważ Królowa Kielichów jest to kobieta około 45 lat zwyż, ale z trygonu wody. Rak, skorpion lub ryby, więc będziecie w swojej energii, będziecie po prostu no, czynić dobro, pomagać, tak? Być może będzie miało to jakieś odzwierciedlenie na Waszą przeszłość, będziecie może chcieli po dobroci pozałatwiać jakieś sprawy z przeszłości, też tak może być. Będziecie wracać do jakichś spraw z przeszłości, ale już na stopie przyjacielskiej, na stopie takiej właśnie wyrozumiałości, empatii, zrozumienia, wysłuchania drugiego człowieka, ofiarowania mu pomocy, ofiarowania swojej rady, swojego ciepła. No, będziecie chcieli się tym dzielić, tak? Będziecie tutaj chcieli dzielić się tym kielichem, co dla niektórych ryb, uważajcie, żebyście tutaj nie przeholowały właśnie z drinkami. To tylko tak na marginesie. Żebyście tutaj nie wracały, broń Boże, do jakichś, no, spraw właśnie z piciem, tak? Ale to tylko dla niektórych, teraz taka myśl mi przeszła. I co było w przeszłości, moi kochani? Jedna wersja jest taka, że studiowałyście, uczyłyście się, szlifowałyście swój warsztat zawodowy, dokształcałyście, podnosiłyście swoje kwalifikacje. Co więcej, kapłanka jest to tajemnicza osoba, ale niezwykle inteligentna, mądra, o doskonałej intuicji. Ona ma ten szósty zmysł i ona po prostu wie. Co niektóre ryby mogły tutaj się radzić, jakieś osoby, czy to wróżki, czy numerologa, astrologa, jasnowidza, doradcy duchowego, tarocistki, tarocisty, więc to też może być taka sytuacja, że to w przeszłości coś tutaj się zadziało. Z kolei inna wersja dla innych ryb może mówić o tym, że rozwikłały się jakieś tajemnice, które Was męczyły, tak? I cierpliwie po prostu doszliście właśnie do tej śmierci, tak? Że nadeszły zmiany. Coś się wyjaśniło, jakieś niejasne sprawy, co było ukrywane, zatajane przed Wami, nie widzieliście tego. I teraz po prostu zaczynacie od nowa. Uwolniliście się może od jakiejś tajemnicy. O, właśnie, może w ten sposób. Więc tutaj musicie dopasować do swojej sytuacji życiowej.
Z kolei dla innych, no to może być też, bo kapłanka jest to taka dojrzała kobieta, ale to tylko dla niektórych ryb, może rozstaliście się tutaj z kimś, tak, z jakąś kobietą, ponieważ no, najbliższa przyszłość macie tutaj dziewiątkę mieczy, czyli jakieś bezsenne noce, no coś przeżywacie, macie wyrzuty sumienia, nie możecie spać po nocy, myślicie o jakiejś sytuacji, myślicie o jakichś sprawach, jest napokój, napięcie, niepokój, napięcie nerwowe, tak? Cierpicie po prostu. To jest taka udręka psychiczna, bym powiedziała, tak? Wyrzuty sumienia, płakanie w nocy, myślenie, te demony was tutaj niszczą, męczą, jakieś koszmary, jakieś zwidy macie, no nie możecie spać. Te myśli was po prostu dobijają, tak? Zobaczcie, ta kobieta nawet tutaj latarnię sobie zapaliła, bo boi się spać przy zgaszonym świetle, tak? Czyli jak ona musi być przestraszona, zalękniona, że takie rzeczy tutaj się dzieją. Ja zaraz dopytam sobie tutaj karty, o co chodzi w tej całej sytuacji, ale lecimy dalej. Ogólnie tło czytania macie siódemkę denarów, czyli czekacie na coś cierpliwie. Coś musi tutaj dojrzeć, coś musi się wyjaśnić, wyklarować jakaś sytuacja. Coś żeście poczynili jakieś kroki, coś żeście tutaj zaczęli działać i teraz czekacie. Czekacie, czy z tego coś będzie, czy nie będzie, tak? Czy będą udane zbiory i będziecie mieli pełny spichlerz, tak? Czy no niestety przyjdą mrozy i kwiatki zmarzną i owoców z tego nie będzie. Więc tutaj no musicie poczekać. Karta radzi cierpliwie poczekać efektów całej tej sytuacji. I co wy macie w głowie? No w głowie macie magika. Magik to jest karta numer jeden. No to jest ktoś na pozycji, tak? I teraz tak, magik sam kreuje sobie rzeczywistość, czyli macie tysiące myśli i możecie te myśli zrealizować, jeżeli tylko będziecie chcieli, bo macie do tego i narzędzia, i atrybuty, i umiejętności. Magik jest to osoba, która chłonie wiedzę jak gąbka, on uwielbia się uczyć, uwielbia eksperymentować, uwielbia, że tak powiem, no, działać w każdej dziedzinie, tak? To jest świetny aktor, świetny mówca, o doskonałej pamięci, pięknie się wysławia, może cię tą mową oczarować. On ma pieniądze, jest niezależny finansowo, on może grać na uczuciach, tak? Czyli może też bardzo sprytnie poprowadzić inteligentną rozmowę, tak żebyście się nie zorientowali, kim on w ogóle jest. Więc to jest karta troszeczkę takiego manipulanta, troszeczkę kogoś, kto może nagiąć sytuację pod swoją wolę, tak? I wy będziecie w tym miesiącu władać takim umysłem. Czyli co pomyślicie sobie, to się zrealizuje. Wy sobie sami wyczarujecie, wykreujecie sytuację. Więc radzę wam, kochane ryby, żebyście w tym miesiącu myślały pozytywnie, bo każde wasze pragnienie ma tutaj okazję się spełnić, bo po prostu, no, macie maga w głowie, macie maga. Być może co niektóre ryby też będą chciały kogoś tutaj zmanipulować, troszeczkę nagiąć jakąś sytuację pod swoje potrzeby, też tak może być. Co jeszcze? Mag to jest karta karmiczna, więc być może musicie coś odpracować, tak? Być może będzie jakaś tutaj lekcja do odpracowania w tym miesiącu. Dobrze, lecimy dalej. Wasze czynniki wewnętrzne. Macie piękną kartę, słoneczko, czyli jesteście optymistami, tryskacie energią, jesteście radośni. Co więcej, karta u niektórych może zwiastować dziecko, albo po prostu jesteście radośni jak dzieci, tak? Niczego się nie obawiacie. Pamiętajcie, że dziecko, przypomnijcie swoje lata takie dziecięce, gdzie nawet jeszcze zanim szkoła się zaczęła, no to człowiek myślał co tylko o dobranocy, o zabawach. Nie myślał o kredytach, nie myślał, że czynsz trzeba zapłacić, że trzeba iść do pracy, tak? No fajne życie, rysowanie, zabawa na okrągło, spełnianie swoich zachcianek, tak? Rozrabianie. Więc wy będziecie w takiej energii, takiej beztroskiej dzieci, zadowolonych z życia, bardzo optymistycznie patrzących na świat, na ludzi dookoła was. Co mogę powiedzieć jeszcze o słońcu? No, to jest karta radości, spełnienia marzeń, sukcesów oczywiście, optymizmu.
zdrowia, będziecie zdrowi, witalni, będziecie, tak jak mówię, tryskać energią. I to jest też koniec jakiejś drogi w waszym życiu, tak? Więc no, może tutaj podejmiecie jakąś decyzję. Kto wie, kto wie. No, musicie już tutaj sami dopasować do siebie, ale ogólnie karta bardzo optymistyczna, czyli wy będziecie w tym miesiącu, że tak powiem, radośni, szczęśliwi, nikt nie powinien was wyprowadzić z równowagi, dlatego tak trochę mi się gryzie tutaj to z tą dziewiątką mieczy. Być może, no, myślicie tutaj intensywnie o jakiejś sprawie i dlatego nawet nie jest to kwestia, że to są jakieś bardzo złe sprawy, bo ta karta Słońca tutaj przy tej dziewiątce mieczy łagodzi to, tak? Łagodzi tą kartę, bo ogólnie dziewiątka mieczy jest złą kartą. To jest karta depresji, nieprzespanych nocy, coś nas męczy, coś nam nie chce wyjść z głowy, jakiś problem, tak? Ale to Słońce tutaj łagodzi, więc ja myślę, że to jest jakaś sprawa taka, no, nie aż tak tragiczna, ale myślicie o niej, tak? Myślicie i coś musicie wymyślić. Może nie możecie się doczekać tutaj czegoś, tak? I dlatego to jest takie ekscytujące, że po prostu, no, nie daje wam spać po nocach. Co na to otoczenie? I otoczenie mamy ósemkę kielichów. Otoczenie, co ja rozumiem przez otoczenie? Współpracownicy, rodzina, przyjaciele, partner, współmałżonek, ktoś bliski, dziecko. Jeżeli mamy, jesteśmy dorośli i mamy dorosłe dzieci. Karta 8 kielichów. Karta odejścia od trudnej dla nas emocjonalnie sytuacji. Czegoś już nie możecie znieść w swoim życiu. Znaczy wasze otoczenie, tak? Coś jest trudne. Oni nie dźwigają tego, tak? I zostawiają wszystko tak, jak jest. Zabierają swoje manatki i idą. To jest emocjonalne rozdarcie i zmęczenie daną sytuacją. Oni już rezygnują, po prostu no, nie chcą już w tym tkwić, to jest, przerasta ich jakiś problem i odchodzą. Ale to jest karta, nie palimy za sobą mostów, nie zamykamy drzwi. Czyli ta osoba, jeżeli postanowi od was odejść, w każdym momencie może wrócić, tak? Bo drzwi się za nią nie zamknęły, mosty nie spaliły, bo to jest jej decyzja. Więc jeżeli ta osoba może musi odpocząć od czegoś, może na razie musi sobie, ja nie mówię, że to jest wasz partner, tak, bo to może na przykład być mama, tak, albo siostra, która często was odwiedzała i po prostu na razie jesteście w jakimś takim stanie rozchwiania emocjonalnego, że mówi, słuchaj, na razie to ograniczę wizyty i przestanę tak często do ciebie przychodzić, żebyś samotności trochę pobyła, tak, no też może być taka sytuacja, więc musicie tutaj dopasować, kto jest u was w waszym otoczeniu osobą, która po prostu, no, na jakiś czas musicie się z nią rozstać, ponieważ, no, lepiej będzie dla was, tak? Musicie troszeczkę odpocząć od siebie. Ale w każdym momencie, jeżeli ta osoba będzie chciała, może wrócić. Oczywiście, jeżeli wy też będziecie chcieli. Wasze obawy lub nadzieje. I mamy tutaj kartę pazia kielichów. I teraz tak, dla niektórych ryb może być to martwienie się o własne dziecko, tak? Bo to mówi, karta mówi o młodej osobie, zazwyczaj tak 18-20 lat maksymalnie, też z trygonu wody, rak, skorpion lub ryby. Więc to może być jedna wersja. Druga wersja mówi o tym, że boimy się nowego jakiegoś uczucia, boimy się otworzyć przed kimś serce, ofiarować mu tą złotą rybkę, podzielić się swoim takim małym szczęściem. Z kolei trzecia wersja, czwarta czy tam kolejna, za bardzo jesteście rozemocjonowani, przewrażliwieni na jakimś punkcie, za bardzo kierujecie się emocjami, uczuciami, tak, a mało myślicie nad daną sytuacją. Mogą być to też zmienne nastroje, wahanie nastrojów, tak, że raz jesteśmy szczęśliwi, no tak jak tu mniej więcej te dwie karty pokazują, tak? Raz jesteśmy weseli, śmiejemy się, jesteśmy radośni, a z drugiej strony za chwilę dopada nas chandra, jakaś depresja i w ogóle no, nie można się z nami dogadać w żaden sposób, tak? Zamykamy się w swoim świecie, więc to jest taka huśtawka nastrojów, też bym powiedziała, i taka niedojrzałość emocjonalna, więc to są wasze obawy. Czy wy tutaj po prostu nie będziecie za bardzo, że tak powiem, szaleć emocjonalnie? Jeszcze dla innych ryb może to być sprawienie sobie jakiejś przyjemności, kupienie sobie czegoś fajnego, żeby po prostu wewnętrznie poczuć się lepiej, poprawić sobie humor i no, sprawić sobie jakąś niespodziankę. Kochani, jak kończycie miesiąc? Kończycie szóstką kielichów. I teraz tak.
Dla jednych ryb będą to sprawy dzieci, tak? Czyli sprawy dzieci tutaj, coś związane z dziećmi. Nie wiem, czy będziecie spędzać jakoś czas, czy chodzi tutaj o szkołę, czy jakiś wyjazd, bo ferie się szykują, prawda? Więc może tutaj chodzić też o jakiś wyjazd. Dla innych będzie powrót do przeszłości, tak? Czyli wracamy do jakichś starych spraw, wracamy do osób, które znamy, spotkanie ze starymi znajomymi, ze szkolnej ławy, jakąś koleżankę i pójdziecie z nią czy to do kawiarni, czy do klubu, na ploteczki, na drineczka. To może być też powrót w strony rodzinne, do domu rodzinnego, tak? Wracamy na tak zwane stare śmieci. Zwiedzamy kąty, wspominamy. No taka karta po prostu rozpamiętywania przeszłości. Kierujemy się marzeniami i taką nostalgią troszeczkę może, tak? No dobrze, to by było na tyle. Teraz sobie troszeczkę pouzupełniamy to, bo tutaj mi coś nie pasuje. Nie pasują mi te stresy tutaj u Was. A może wymyślicie o dzieciach, tak? Te karty tutaj. No dobrze. O co tu chodzi z tą kapłanką? Kto to jest ta kapłanka? Świat. Czyli nowy jakiś początek tutaj. Jakiś sukces, jakiś wyjazd zagraniczny. Albo właśnie wyjaśnienie jakichś starych spraw, jakichś tajemnic i zaczynamy wszystko od nowa, tak? Też tak może być, ponieważ świat to jest osiągnięcie celu i koniec jakiejś drogi, tak? Koniec jakiegoś etapu w naszym życiu, ale to jest też nagroda za jakiś osiągnięty sukces, więc tutaj być może to jest też karta podróży zagranicznych, wyjazdów, jakichś spraw zagranicznych, pracy zagranicznej. Więc no, tutaj myślę, że coś z tą kapłanką pozamykaliście. Jakiś stary etap w życiu. Dobrze, o co chodzi z tą dziewiątką mieczy? Dziewięć buław. No jest Wam ciężko, tak? Jest Wam ciężko, bo musicie tutaj może przez tą Waszą zmianę, przez tą transformację, być może, no nie wiem, co niektórzy muszą do sanatorium jechać lub iść do szpitala, bo jakaś choroba Was tutaj dopadnie, też tak może być i po prostu zastanawiacie się, co dalej, tak, martwicie się, jaka diagnoza będzie postawiona. Dziewiątka buław, no to jest taka izolacja, więc no, może to być nawet szpital dla niektórych, teraz tak widzę, tak, że będziecie sami, będziecie czekać no, na właściwy moment, że tak powiem. Izolować się od ludzi, brak zaufania, czujni będziecie, tak? Czyli coś tutaj jest na rzeczy. Być może właśnie tutaj z tym rekonwalescencją, z tą chorobą. O co chodzi z tą królową kielichów? Dwie buławy, czyli jakaś decyzja, jakiś wybór. Musicie dobrze wybrać, planowanie. Ewentualnie Wasz partner to był, nie, ale tutaj będziecie po prostu, będziecie tutaj podejmować jakieś decyzje, tak mi się wydaje. Jakaś spółka, partnerstwo, wybór, tak? No musicie dobrze wybrać. Ten klucz pasuje tylko do jednej z tych skrzynek, tak? I musicie trafić. Dobrze. O co chodzi z ósemką kielichów? Znowu pojawia się paść kielichów. Może tutaj chodzi właśnie faktycznie o Wasze dziecko, tak? Może ktoś tutaj emocjonalnie od Was się oddala. Córka, syn. O co chodzi z paziem kielichów? Obawy lub nadzieje? Wiara. Czy jakaś medytacja? Albo szkoła, mentor, tak? Czyli martwicie się. Kochani, to też może być, no nie wiem, albo choroba nie wasza, tylko waszej pociechy i boicie się tutaj o jej zdrowie i nawet modlicie się, medytujecie tutaj, żeby wszystko było dobrze. To dla jednych ryb. Dla innych mogą być jakieś problemy w szkole u waszego dziecka.
I macie tutaj rozmowę z nauczycielem, z jakimś dobrym doradcą albo poradnia jakaś psychologiczna, jakiś psycholog, tak, który na spokojnie wszystko wam wyjaśni, wszystko wam powie. Być może z kolei dla innych wy za bardzo jesteście emocjonalnie nastawieni do całej sytuacji, bardzo to przeżywacie i potrzebujecie rozmowy z kimś, kto was wysłucha, tak? Jakiś, mówię, psychiatra, psycholog, osoba bardzo mądra, wykształcona, bardzo doświadczona, która po prostu udzieli wam dobrej rady, pokieruje was na dobre tory, tak? Wyciszy was. Też tak może być. I o co chodzi tutaj z szóstką kielichów? Ale raczej by to był nacisk na dzieci, bo za dużo tych kart z dzieci tutaj wyszło, kochani. Tak, patrzcie, szóstka kielichów wyjaśniona szóstką kielichów. No nieprawdopodobne. Czyli moi drodzy, będą tutaj się toczyły jakieś sprawy związane z dziećmi, co bardzo przeżywacie. Bardzo bym chciała, żeby to nikogo nie dotyczyło, ale pierwsze co widzę, to mogą być jakieś sprawy ze zdrowiem waszych dzieci. U innych ryb mogą być sprawy związane z nauką waszych dzieci, a u innych no to po prostu plany, tak, że myślicie o dziecku i bardzo podchodzicie emocjonalnie do tego. Po prostu chcecie zostać rodzicami. Ten magik, o co tu chodzi? Tak, to jest szczęśliwa gwiazda, czyli dobrze, pozytywnie myślcie. Pokierujecie tak sprawami, że wszystko dobrze się ułoży, moi kochani, więc nie martwcie się. Pokierujecie tak sprawami, bo wy macie silną wolę, macie siłę przebicia i macie naprawdę do tego wszystkie narzędzia, żeby sprawy ruszyły i żeby sprawy po prostu w dobrym kierunku się zakończyły. Jeszcze to słońce może wyjaśnię. Bo wy jesteście bardzo optymistyczni. No tak, słońce dotyczy tych dziewięciu. Czyli tak jak wy byście nie chcieli dopuścić do siebie tych złych myśli, tak? Nie chcecie źle myśleć, tylko chcecie myśleć optymistycznie, pozytywnie. Że wszystko będzie dobrze. Kochani, ja wierzę, że będzie wszystko dobrze. Pamiętajcie, że trzeba myśleć pozytywnie. I pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i na pewno nie dla wszystkich ryb. Tylko dla tych, które mają jakiś problem. I po prostu potrzebowały tego czytania, ponieważ tarot nie pomaga osobom, które mają szczęśliwe i ułożone życie, tak? Jeżeli jesteśmy szczęśliwi, nie potrzebujemy żadnego wsparcia, to nie potrzebujemy też słuchać takich porad, prawda? Bardzo proszę, afirmacje dla ryb na luty 2019. Mam. Kieruje mną boska mądrość. Dziś boska mądrość pomaga mi podjąć najlepsze decyzje. Dzięki niej dążę do realizacji moich celów. Mam zapewnione bezpieczeństwo. Kochani, widzicie? Pojawiła się karta medytacji w czwórce mieczy i pojawiła się karta wiary. Wiara czyni cuda. Myślcie, módlcie się, medytujcie, a wasze plany zrealizują się szybciej niż myślicie. I pamiętajcie, że głównym tutaj, że tak powiem, główną drogą do osiągnięcia sukcesu jest myślenie pozytywne. Nie myślcie negatywnie, nie bądźcie w ciemnych energiach, ponieważ niskie wibracje to nic dobrego, one tylko nam stawiają kłody pod nogi i to życie jest wtedy byle jakie, jeżeli jesteśmy radośni, pozytywni. Ja wiem, że w ciężkich sytuacjach jest to naprawdę trudne, ale no, zapierajcie się sami sobie, tak? Włączcie sobie fajną muzykę, pobawcie się z pupilem, psem, kotem, wyjdźcie z dziećmi do kina. Spotkajcie się z przyjaciółką, wyżalcie się i poprawiajcie swoje emocje, żebyście wibrowali jak na najwyższych częstotliwościach. Wtedy zobaczycie, jakie cuda w waszym życiu zaczną się dziać. Jacy fajni, fantastyczni ludzie zaczną wam pomagać i życie dookoła was zacznie się zmieniać. A pamiętajcie, że nikt inny jak tylko wy jesteście kreatorami swojego życia, bo najpierw jest myśl, później jest realizacja tego w materię, tak? Więc o czym myślicie, to przyciągacie. Ja w to głęboko wierzę. Już na własnym doświadczeniu wiem, że to się sprawdza. I tak jest zbudowany wszechświat i tak działa. Na tym to wszystko polega. Że to, co myślimy, to przyciągamy. Więc jak będziemy ciągle mówić, że jesteśmy chorzy, że nic nam nie wychodzi, że jesteśmy biedni, że jesteśmy beznadziejni, to tak właśnie całe życie będzie wasze wyglądało. A jeżeli
powiecie, że dam radę, jestem szczęśliwa, mam wspaniałą rodzinę, jestem zawsze uśmiechnięta i taka pogoda ducha w tym słońcu się mnie trzyma. Zobaczycie, jak nagle świat zacznie się zmieniać na pozytywne w waszym życiu. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Życzę wam wspaniałego miesiąca lutego. Tak jak jeszcze patrzę, moi kochani, no luty to ferie. Może uważajcie, jak wyjedziecie w góry, tak? Żeby tutaj dzieciakowi się coś nie złamało. Żeby faktycznie nie było przygody z jakimś szpitalem, bo ewidentnie jest tu nacisk na dzieci. Więc uważajcie na swoje dzieci, że zakładajcie kaski, że jak zjeżdżają tak z tych górek, żeby wszystko było zabezpieczone porządnie, bo to tylko moment i może dojść do tragedii. Więc kochani, no życzę wam, żeby te ferie były szczęśliwe, cały miesiąc był wspaniały, żeby wszystko udało wam się pozałatwiać podług waszej myśli. I co? Bardzo wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych czytaniach na marzec. Pozdrawiam was ciepło, serdecznie i do usłyszenia.